przestrzeń istnieje. Jest zupełnie niezależna od nas. Cały układ związany z biosferą kuli ziemskiej, która jest tym tyglem powstania życia i utrzymywania tego życia, w tej chwili jest zaprzeczany działalnością kulturową człowieka. To się sprowadza, w moim pojęciu, do robienia każdego domu w ten sposób, żeby z jednej strony wewnątrz był dostosowany do wszystkich potrzeb kulturowych naszych, z drugiej strony on musi współżyć z biosferą, czyli współżyć, współdziałać, wspierać przyrodę. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była jakaś wątpliwość, że mam nie być architektem. Ale nie wiem skąd to się wzięło. Po prostu jakoś tak zawsze było, od kiedy pamiętam, że ja będę architektem. Dla mnie architektura jest sztuką miejsca, ale to miejsce architekt musi bardzo starannie przeanalizować, zrozumieć, polubić, w pewnym sensie odkryć. Takie piękne powiedzenia Le Corbusiera, czyli jakby tego największego mistrza modernizmu, że jeden używa cegieł, kamienia, cementu i to jest budownictwo. Ono woła o talent, ale nagle ty dotykasz mojego serca, powoduje, że czuję się wspaniale. Mówię, to jest architektura, to jest sztuka. W przypadku lotu inspiracją było cudowne zjawisko, jakim jest latanie samolotu. Inspiracją może być muzyka, może być miejsce, w którym stoi budynek, może być jakiś kontekst kulturowy, właściwie wszystko. Dla mnie architektura jest odpowiedzią na potrzeby, no bo ja, gdyby ktoś nie miał potrzeb, to ja bym tej architektury nie tworzył dla nikogo. W architekturze są takie trzy fazy, no jest projektowanie, jest budowanie, jest użytkowanie i myślę, że one są równoznaczne.
w tym sensie, że każdy z nich jest tak samo ważny. Optymalizacja jakby tego procesu budowy, stworzenie budynku zrównoważonego. Myślę, że Warszawa jest dla mnie wyjątkowym miejscem i chcę tutaj mieszkać i pracować, bo jest jeszcze bardzo niedopowiedzianym miejscem, że jeszcze jest tutaj, to jest takie szczerbate miasto i to zarówno w sensie przestrzennym, mamy mnóstwo miejsca na nowe budynki, na nowe funkcje, jak i w takim sensie emocjonalnym. Jest mnóstwo takich jakby wyrw przestrzeni, które jeszcze nie są nacechowane żadną emocją. I to jest oczywiście miejsce dla architekta. To jest najlepsze miejsce, żeby być architektem teraz.